Biedroni i Barley, rozpocznie procedurę naruszeniową wobec Polski Robert Biedroń i Katarina Barley spodziewają się, że K rozpocznie procedurę wobec Polski za wyrok TK. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley i Europoseł Robert Biedroń-Lewica. Poinformowali na wspólnej konferencji prasowej w Strasburgu, że po wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego spodziewają się, iż Komisja Europejska rozpocznie procedurę naruszenia prawa unijnego wobec Polski. Biedro powiedział, że liczył, iż polski premier Mateusz Morawiecki przyjedzie do Strasburga z przesłaniem, iż rząd polski wraca na drogę praworządności. Tak się niestety nie stało. Te nadzieje nas wszystkich zostały rozwiane w momencie, gdy premier Morawiecki zaatakował w sposób bezpardonowy instytucję Unia Europejska w swoim bardzo długim, ale tak naprawdę nie odnoszącym się do meritum wystąpieniu. Wielokrotnie atakował, manipulował, kłamał i te kłamstwa oraz manipulacje zostały obnażone. Powiedział na konferencji prasowej eurodeputowany jak dodał, przewodnicząca Ursula von der Leyen w jasny sposób wyartykułowała oczekiwania komisji wobec polskiego rządu. Oczekujemy od polskiego rządu powrotu na ścieżkę praworządności. Dzisiaj niestety premier Morawiecki nie skorzystał z szansy szukania dialogu, porozumienia. Mógł wrócić starczą, wraca na tarczy. To jest porażka, ocenił Biedroń. Konferencji prasowej wzięła też udział wiceszefowa K. Katarina Barley socjaliści i demokraci. Jak powiedziała, polski premier podczas debaty powtórzył argumenty, które są dobrze znane i nieprawdziwe. Przedstawił je w bardzo konfrontacyjny sposób. Nie miałam wyrażenia, że chcę zaangażować się w dialog, który K. proponuje polskiemu rządowi. Trybunał Konstytucyjny który możemy nazwać marionetkowym, działa na polecenie polskiego PAP rządu. Jestem przekonana, że Komisja Europejska rozpocznie procedurę naruszenia prawa unijnego wobec Polski dotycząca wyroku TK, powiedziała Barley na konferencji.